Jak tu się przywitać? Witam was i dziękuję Bogu, że mogę tutaj być. Kochani, w tym roku padło już wiele słów, nie bój się. I teraz czuję, jakbym to ja najbardziej ich potrzebował, bo tu przed wami stoję. A to jednak ja do was je kieruję, a może raczej Pan Bóg, bo przecież będziemy otwierać Jego Słowo. I wierzę, że to przesłanie to Boże przesłanie. Jest wiele powodów do strachu, prawda? Wiele powodów do tego, żeby się bać. Niezależnie od tego, czy jesteśmy dziećmi, czy jesteśmy dorośli, wciąż możemy się czegoś bać i ten strach czasami przychodzi bardzo nieoczekiwanie. W historii, której dzisiaj się przyjrzymy, ten strach przyszedł właśnie nieoczekiwanie. Nie bój się, Mario. To słowa, które w pewnym momencie usłyszała matka naszego Pana Jezusa. A kiedy je usłyszała? W jakich okolicznościach? Jeśli chcecie wiedzieć, to otwórzcie razem ze mną Ewangelię Łukasza. I rozdział pierwszy. Znajduje się tutaj historia o tym, jak do Marii przyszedł posłaniec, Boży posłaniec, anioł Gabriel. I od 26 wersetu, jesteśmy w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza, od 26 wersetu czytamy tutaj takie słowa. W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do Nazaretu, miasta w Galilei, do panny imieniem Maria, zaślubionej Józefowi z rodu Dawida. Kiedy anioł przyszedł do niej, powiedział: bądź pozdrowiona, obdarowana łaską, Pan z tobą. Zatrwożyły ją te słowa i zastanawiała się, co mogłoby znaczyć to pozdrowienie. I już wiemy, czego Maria się przestraszyła. Ale czy zwróciliście uwagę na to, jakich słów autor Ewangelii Łukasz użył do tego, by opisać, w jakim miejscu Maria spotkała się z aniołem Gabrielem? Czy zwróciliście na to uwagę? W jakim miejscu to wszystko się dzieje? Jest to niewiele słów, bo wiemy tylko, że jest to w Nazarecie, w mieście w Galilei. I poza tym żadnych szczegółów. Nie wiemy, czy Maria była właśnie w swoim domu, czy była w pracy, czy była może gdzieś nad rzeką, na polu. Nie wiemy, co robiła. Wiemy tylko, że była w Nazarecie i nagle przyszedł do niej anioł Gabriel. Nie wiadomo skąd, pojawił się i coś do niej powiedział. Wiecie, nie bez powodu to mówię, bo myślę, że skoro Łukasz nie używa wielu słów do tego, by określić, gdzie Maria była, co robiła, jakie to było miejsce, to znaczy, że nie miejsce jest tutaj najistotniejsze. I zresztą sama Maria, o czym czytamy, że sama Maria nie zatrwożyła się, nie przestraszyła się z powodu samego wyglądu anioła, ale przestraszyła się tych słów, które do niej powiedział. Bądź pozdrowiona, obdarowana łaską, Pan z tobą. Te słowa z jednej strony ją zaskoczyły, sprawiły, że mogła czuć się nieco zmieszana, zaskoczona i właśnie zlękniona. Co te słowa mogą oznaczać? Ja zastanawiam się, czy jest tu jakiś powód do lęku, jeśli chodzi o słowa, bo rozumiem, że spotkanie z aniołem, z taką świętą istotą, często wywoływało w ludziach poczucie lęku. Ale zaskakujące jest, że Maria widzi anioła i ona nie boi się jego wyglądu, nie boi się tego spotkania, ale czytamy, że zatrwożyła się z powodu słów. Z powodu tego, że powiedział do niej: bądź pozdrowiona, obdarowana łaską, Pan z tobą. Czy byliście kiedyś przestraszeni z powodu tego, że ktoś się z wami przywitał? Czy ktoś jest tutaj introwertykiem jak ja? Jeśli jesteście introwertykami, być może tak. Ale zazwyczaj przywitanie, rozmowa z kimś taka normalna, to no, nie jest coś jakoś super bardzo stresującego chyba. Poza jakimiś tam, nie wiem, wyjątkami. I na pewno nie, gdy ktoś przychodzi do nas z uśmiechem i wita nas, no, bardzo ciepło.
Ale Maria się zatrwożyła i zaczęła się zastanawiać nad tymi słowami. Więc i my zastanówmy się, o co chodziło w tym pozdrowieniu. Powiedzcie, w jaki sposób się witacie? Gdy spotykacie kogoś znajomego, to co mówicie? Cześć. Cześć. Siema, co tam, co u ciebie słychać? Priwiet. Niektórzy mogą powiedzieć. Ja czasami się tak witam, bo żyjemy tutaj wśród również i Ukraińców. Takimi słowami się witamy. To jest normalne przywitanie. Witaj, cześć. Tak się witamy w Polsce. Żydzi witają się najczęściej słowem szalom, co znaczy pokój. Gdybyśmy chcieli przetłumaczyć szalom na język grecki, użylibyśmy słowa eirene, co również znaczy pokój. A jednak anioł, przychodząc do Marii, nie wita się słowem eirene, czy też szalom, ale mówi do niej hajre. Hajre, co znaczy raduj się. Anioł Gabriel mówi do Marii raduj się. A ona się przestraszyła. Bardzo rzadko to przywitanie raduj się występuje w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie w ogóle. W Nowym jako pozdrowienie znajdziemy je tylko 5 razy i 3 razy używana jako obelgę skierowaną do Pana Jezusa. Gdy żołnierze rzymscy mówili do Niego raduj się królu żydowski. Witaj królu żydowski. I wiemy, bili go, pluli na niego. Dlatego bardzo istotne są te słowa raduj się w tej historii. Raduj się, obdarowana łaską Pan z Tobą. Powodem tej radości ma być to, że Maria została obdarowana łaską i że Pan jest z nią. I dlatego Maria zaczęła się zastanawiać. Mam się radować. Zostałam obdarowana łaską, Pan jest ze mną. Dobrze, ale co to znaczy? Jak zostałam obdarowana tą łaską? To, że Maria została obdarowana łaską, możemy też przetłumaczyć jako to, że Maria została przemieniona przez łaskę. Że łaska Boża w bardzo praktyczny sposób działała w jej życiu. Nie chodzi tutaj o to, że Maria była bez grzechu, jak niektórzy by mogli dopisać tutaj takie słowa, ale chodzi o to, że Maria została przez tę łaskę w szczególny sposób dotknięta. A to, że Pan jest z nią, to znaczy, że jest obecny w jej życiu w sposób aktywny, że działa. I dlatego Maria zaczęła się zastanawiać. Mam się radować z tego powodu, że Bóg działa w moim życiu. Ale może nie przyszło jej nic do głowy, żadna sytuacja, w której mogłaby tak jakoś dostrzec wyraźnie to działanie. No pewnie była normalną, zwykłą kobietą. Kobietą to znaczy, że możliwe, że miała wtedy 12-13 lat, bo już w takim wieku w tamtych czasach wydawało się za mąż. Więc była normalną kobietą, do której dotarły nagle takie słowa. I gdy tak Maria się zastanawia nad tym wszystkim, co to znaczy, to anioł w pewnym momencie nie może już dłużej czekać. No bo trzeba jakoś prowadzić tę rozmowę. Więc decyduje się, by wypowiedzieć do niej następne, kolejne słowa. Nie bój się, Mario. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Nie bój się, przecież znalazłaś łaskę u Boga. Powiedziałem ci to przed chwilą. Zostałaś obdarowana łaską. Ty nie musisz się bać. Raczej się raduj. Oto poczniesz i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Tym powodem, dlaczego Maria ma się nie bać, jest to, że znalazła łaskę u Boga. To, że znalazła łaskę u Boga, to znaczy, że Bóg jest jej przychylny.
To znaczy, że może spodziewać się od Niego tego, co dobre. I w jaki sposób Bóg okazuje jej tę łaskę? W taki sposób, nie tylko w ten sposób, że szczególnie ją przygotował do tej roli Matki Jezusa, ale w ten sposób, że On ją wybrał do tego, by była Matką Jezusa. Została wybrana do tego, żeby była Matką Jezusa. Zastanawiałem się nad tym, jaka osoba spędziła z Panem Jezusem najwięcej czasu, gdy On chodził po tej ziemi. Zastanawiałem się, jaka to mogła być osoba. Kto to był? Nie jest to nigdzie wyraźnie napisane, ale myślę, że gdybyśmy mieli postawić jakąś tezę, to powiedzielibyśmy, że to Jego Ojciec. To prawda. Ale gdybyśmy mieli nie liczyć Ojca Pana Jezusa, Boga, to chyba powiedzielibyśmy, że Matka, prawda? Że to z Matką mógł spędzić najwięcej czasu. Ona Go wychowywała. Ona przy Nim była we wszystkich momentach. Okres Jego służby, gdy chodził z uczniami, trwał 3,5 roku. Ale zanim to 30 lat był z mamą, z tatą, pracował jako cieśla. Więc to szczególne wyróżnienie to jest to obdarowanie łaską, że Maria mogła dostąpić tego zaszczytu, by stać się Matką Jezusa, Boga, bo Jezus jest Bogiem. I że On w ten fizyczny sposób mieszkał z nią. Jezus. Jezus z nią mieszkał. Tak długo z nią był. Czy to nie jest łaska? I właśnie dlatego nie bój się, Mario. Nie bój się. A czy ty i ja również znaleźliśmy łaskę u Boga? Czy zostaliśmy wybrani do tego, by być Matką Jezusa? Nikt z nas, prawda? To mogła być tylko jedna osoba. W tym jednym momencie, punkcie w czasie. Nikt z nas nie został do tego wybrany, więc czy my mamy powody do tego, żeby się nie bać? Tego, czego się boimy. Nie zostaliśmy wybrani do takiej roli. A jednak i również nam Bóg okazuje łaskę. Dlatego, że Jezus nie przyszedł tylko do Marii. Sama Maria została wybrana do bycia Matką Jezusa ze względu na nas. Bo Jezus przyszedł ze względu na nas wszystkich. Nie ze względu tylko na jedną osobę. Chociaż gdyby miał przyjść tylko dla jednej osoby, to by przyszedł. Ale przyszedł dla wszystkich. Bo wszyscy Go potrzebujemy. Wszyscy potrzebujemy Jego łaski. Gdy zastanawiam się nad swoim życiem i gdy wy zastanawiacie się, czy nie dostrzegacie tej potrzeby ratunku w różnych sytuacjach. Ja powiem wam, że gdy życie stawia przede mną kolejne wyzwania, to naprawdę czasami myślę, że już nie dam rady. I pojawia się strach. Co ja mam zrobić? I to są naprawdę najróżniejsze rzeczy, związane z nauką, ze studiami, czy związane z służbą Bogu, z jakąś pracą. I widzę naprawdę wiele powodów, w których potrzebuję Bożej pomocy. Wiele sytuacji, w których potrzebuję Bożej pomocy. A szczególnie widzę to nie w tych różnych problemach zewnętrznych, które pojawiają się w życiu, ale w tym, jaki jestem. Bo widzę, że w tych różnych sytuacjach nie zawsze reaguję prawidłowo. Nie robię tego wszystkiego tak, jakbym chciał. Widzę, że nie jestem doskonały w tym tego słowa znaczeniu, w jakim chciałbym być.
widzę, że chciałbym być inny. A Jezus przyszedł właśnie po to, by mnie zmienić. I by zmienić każdego, kto tej zmiany pragnie. Jezus przyszedł do każdego, który pragnie ratunku, który potrzebuje ratunku. A każdy człowiek jest tym, który potrzebuje. Dlatego właśnie, gdy zastanawiamy się nad tym, czy powinniśmy się bać, i gdy zastanawiamy się nad historią Marii, dlaczego ona miała się nie bać? Pamiętajmy o tym. Maria nie musiała się bać, bo Jezus z nią był. Ja też nie muszę się bać. Jezus dla mnie przyszedł. Bać powinienem się raczej świata, w którym Jezus by nie przyszedł. Co by było, gdyby Jezus się nie narodził? Co by było, gdyby wtedy, tamtego dnia, anioł Gabriel nie ukazał się Marii? Nie wybrał jej do tej roli. Gdyby Bóg nie wybrał nikogo i gdyby Jezus nie przyszedł, co by wtedy było? Ale Jezus przyszedł. Dla mnie i dla ciebie. Po to, żeby coś zmienić w naszym życiu. By uczynić je lepszym. Nie bój się, Mario, bo znalazłaś łaskę u Boga. Ty również się nie bój, bo też znalazłeś łaskę u Boga w Jezusie Chrystusie. Maria nie musiała się bać, bo Jezus Chrystus, Bóg, był jej dzieckiem. A ja nie muszę się bać, bo jestem dzieckiem Boga. Amen.